kochani, vlogmas numer 1. Tak, dokładnie. Tak naprawdę jest. Zaczęliśmy vlogmasy. Tadam! I wy widzicie teraz, że ja jestem w pracy. Jeśli poznajecie, nie wiem. W każdym razie właśnie skończyłam pracę. Mamy dzisiaj poniedziałek. Ten vlogmas pierwszy, to będzie taki vlogmas zebrany z kilku dni. Więc będą się działy rzeczy różne, naprawdę. Sami zobaczycie, ja będę po prostu w kilku miejscach. No i w ogóle, także słuchajcie, właśnie skończyłam pracę. Miałam dzisiaj taki dzień, w sumie dużo się działo w tej pracy, ale już właśnie skończyłam. Czeka na mnie koleżanka na dole, idziemy razem do mnie do domu, w sensie jedziemy samochodem. Przyjeżdża po nas Michał, tam czeka jeszcze Bogusia, więc w ogóle dużo się dzieje. Bogusia czeka, no bo będzie się działo coś, będziemy wyjeżdżać razem. Wszystko się dowiecie w swoim czasie. W każdym razie zapraszam Was na film ze mną. No właśnie, vlogmas numer 1. Tararara. Jestem, kochani, w gabinecie. Nie odzywałam się do Was przez te godziny, jak przyszłam do domu, bo siedziałyśmy sobie po prostu z dziewczynami, gadałyśmy, było bardzo sympatycznie. Także nawet się nie odzywałam. W pewnym momencie miałam nawet włączyć kamerę, coś do Was pogadać, ale jakoś gdzieś tam się jakiś taki temat fajny wywiązał. No, ale generalnie to Wam powiem tak, że to był ten moment, kiedy sobie przekazałyśmy z koleżanką, która do mnie przyszła, kalendarze adwentowe. Ona dała mi swój kalendarz, w sensie dla mnie, a ja jej dałam dla niej. No i w tym też filmie zobaczycie, gdzieś tam będzie zdjęcie, co w tym kalendarzu z grubsza jest. Z grubsza, bo tam też chyba nie jest wszystko, ale tak mniej więcej, prawie wszystko. Aga pewnie to ogląda, więc Aga, proszę tam nie rozpoznawać zdjęcia. No, a w każdym razie Aga będzie miała niespodziankę każdego dnia, będzie sobie otwierała jak zwykle w kalendarzu jedno okienko i będzie miała niespodziankę. Będzie miała też zadania. Ja, słuchajcie, siedziałam dzisiaj i wymyślałam zadania na każdy dzień. Ma tam jakiś króciutki taki tekścik i ma zadanie do zrobienia. No, nie powiem Wam na razie oczywiście jakie zadania, bo to już byłoby za wiele. Powiem Wam to kiedyś. Powiem Wam kiedyś o tym, bo to jest w sumie... ja się cieszę z tego pomysłu w sumie. Nie wiem, czy się Adze spodoba, ale ja się cieszę, bo mi się wydaje, że zrobiłam coś fajnego. Także generalnie tak to wygląda. Co jeszcze Wam chcę powiedzieć? No jestem już w gabinecie, czekam sobie na moich klientów. No i tak, i słuchajcie, dużo się w ogóle dzieje. Mamy poniedziałek teraz, jest godzina przed 18. Dużo się dzieje u mnie teraz, bo dużo mnie czeka. Ale to będę Wam po kolei opowiadać, bo za dużo naraz to... No nie, no bo wiecie, jak ja wybuchnę tutaj z opowiadaniem, to będę gadać, a nie mam teraz na tyle czasu. No więc na razie to tyle. Skończę klientów, wrócę do domu, to pewnie muszę sobie... A nie, nie muszę w sumie, nie muszę dzisiaj sobie kolację ogarniać, bo sobie dzisiaj zjem krem z brokułów z grzankami na kolację. Taką mam ochotę. No i tyle. I cieszę się, że jutro nie muszę wstawać rano. I to jest jedyny dzień taki, który mi się trafia od już dłuższego czasu, że nie muszę wstawać rano. Więc się bardzo, bardzo cieszę. Aczkolwiek nie mogę sobie pospać za wiele, bo muszę pewne rzeczy poogarniać jeszcze. Takie ważne, różne. Dobra, słuchajcie, to ja teraz już się rozłączam, no bo zabieram się za pracę. Skończyłam właśnie, słuchajcie, swoją pracę, skończyłam sesję. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę niesamowita jest ta moja praca. Bardzo jestem zadowolona i naprawdę, kurczę, fascynujące to jest, jaki fascynujący, jaki po prostu ciekawy jest człowiek. Także, no jejku, jestem pełna po prostu jakiejś takiej, wiecie, w sobie, ojejku, takiego zaciekawienia się drugim człowiekiem. No i właśnie się teraz zbieram, ale jednocześnie też jestem już zmęczona. Poza tym, słuchajcie, boli mnie trochę gardło. I mam nadzieję, że się, kurde, nie rozłożę, bo, no właśnie, no bo jutro już po prostu wyjeżdżam po pracy. Więc, szczerze mówiąc, to byłoby to niefajne,
No, ale też jeszcze chcę Wam przypomnieć, że cały czas oglądacie pierwszy dzień Vlogmasu. Wy to oglądacie, jak jest piątek, 1 grudnia. A ja w tym czasie jestem już gdzieś tam. No, jeszcze trochę się dowiecie gdzie. W każdym razie zaczęliśmy grudzień. Tak, to jest niesamowite. Ja do tego grudnia teraz dochodzę, zbliżam się, już jest końcówka listopada, zaraz będzie ten grudzień, a Wy już to oglądacie, kiedy jest grudzień, więc wiecie, kurczę, normalnie to jest niesamowite, że już mamy ten grudzień i zaczynamy odliczanie i ze mną odliczanie. No, więc ten vlogmas będzie taki właśnie, połączony z kilku dni. Natomiast na razie zastanawiam się, co, jak to zrobić, żeby były kolejne. To znaczy, wiecie, chodzi mi o to, że ja tak naprawdę, mnie nie będzie. Ja wracam dopiero tam chyba trzeciego, więc zastanawiam się, co zrobić z drugim, trzecim. No, jak Wy to oglądacie, to pewnie już się sprawa rozstrzygnęła. A ja teraz jeszcze się nad tym zastanawiam, czy drugiego i trzeciego Wam nagrywać, pomimo tego, że czasu będę miała jakoś niewiele i pewnie te vlogmasiki byłyby takie króciuteńkie, tylko pewnie z otwarciem kalendarza i nie wiem, może z jakąś krótką pogadanką, czy odezwać się do Was pierwszego, a potem czwartego, kiedy już będę w domu. No, jeszcze się nad tym na razie zastanawiam. Natomiast zachęcam Was do spędzenia czasu ze mną, tego właśnie oczekiwania na święta. Zobaczycie, co będzie się działo u mnie, w moim życiu, w moim domu, jak to będzie wyglądało, jak się przygotowuję do świąt. To już jest któryś rok z kolei, jak widzicie to. W każdym razie zachęcam Was do tego, żebyście ze mną byli w tym czasie, bo na pewno będzie dużo gadania takiego, jak lubicie. No pewnie coś będzie też z gotowania, bo wiecie, że lubię. Będzie trochę takiego, wiecie, jakiegoś takiego przygotowywania się w związku z tam, nie wiem, sprzątaniem. Na pewno będzie trochę, czyli takiej motywacji, będzie trochę takiego, takiej rozmowy w ogóle o świętach, czyli takich pogadanek. Jeśli macie jakieś takie swoje tematy, na przykład taki swój kawałek, o którym byście chcieli pogadać, wiecie, tak, żebym ja poruszyła coś, bo Was to ciekawi na przykład. Ale tak w swoim kontekście, nie tylko, że co ja o tym myślę, no bo oczywiście to ja się wypowiem, ale jakby w swoim takim, wiecie, że a ja na przykład ostatnio mam taki temat, tak sobie myślę na przykład o tym, co tam na przykład, nie wiem, dzieje się gdzieś tam, albo co tam, wiecie, jak macie coś takiego, to się ze mną podzielcie, bo ja bardzo chętnie pogadam sobie z Wami o tym, co w Waszej duszy i w Waszym sercu się dzieje. Także zachęcam Was do aktywności, zachęcam Was do tego, żebyście się tutaj dzielili tym, żebyście powiedzieli mi, jak Wy się przygotowujecie, co robicie, jak odliczacie do tych świąt, co robicie, może macie jakieś kalendarze, może coś, dawajcie znać koniecznie, jak to u Was wygląda. No, dobra, to ja teraz się jak zwykle się rozgadałam, teraz pędzę do domu i jeść kolację. Kochani moi, no i mamy wtorek. Ja się już tutaj, jak widzicie, popakowałam. Wzięłam sobie jakieś sweterki grubsze, no oczywiście dresy, tak żeby sobie, wiecie, tam jak przyjdę po szkoleniu się przebrać. Jakieś tutaj perfumki, wzięłam sobie Amor Amor. O, już piesek tutaj idzie, bo on bardzo się niepokoi. Wzięłam sobie też sukienkę na wszelki wypadek i rajstop. Tu mam grubsze jakieś tam skarpety. No, ręcznik też mam tutaj pod spodem. Natomiast słuchajcie, jeszcze tutaj gdzieś mam. Nie, gdzie oddałam? Dobra. Natomiast słuchajcie, jak chodzi o rzeczy, które zabrałam z kosmetyków, no to czekajcie, to wam zaraz pokażę, co ja zabrałam. I tak. Zabrałam żel pod prysznic, ten, który ostatnio miałam jaki on to był? Czekajcie. Taki ten brzoskwiniowy. Widzicie, już sobie zapomniałam, jaki to jest żel. Ale dobra, po kolei. Wzięłam tonik z Feel Free. O, widzę, że tu mi wypadło. Wzięłam do włosów ten
olejek termiczny, znaczy Boże, spray taki termiczny. Wzięłam sobie też, słuchajcie, bo je bardzo lubię, dwa olejki z Nakomi do twarzy, to tak bardziej na noc. Wzięłam piankę, też tą co ostatnio, więc właściwie wiecie co, chyba wszystko wzięłam to co ostatnio. O, mój ulubiony oczywiście krem z witaminą E arganowy na Komi. O, mój ulubiony, absolutnie ulubiony olejek pod oczy z Lale, ten taki kawowy. No, pasta, szczoteczka. No, słuchajcie, także chyba tak grubsza wszystko Wam tu pokazałam, co wzięłam. No, takie moje, po prostu wiecie co, rzeczy, które mi się bardzo sprawdzają. Więc co się będę tutaj ten... A, no jeszcze mam szczotkę moją ulubioną do włosów też. Olive Garden. Też ją sobie tutaj włożyłam. No, także słuchajcie, mam chyba wszystko. Dopakuję sobie zaraz jeszcze jakieś tam kable, takie te wiecie, wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o telefon, zegarek, no i to będzie wszystko. Moi kochani, przyszłam Wam pokazać coś, co oczywiście jest i będzie stałym punktem naszych vlogmasów wspólnych, a mianowicie przyszłam otworzyć oczywiście kalendarze. I teraz tak, najpierw ja go na razie jeszcze nie otworzę, tylko dopiero za chwilę, bo musi mi ktoś pomóc tutaj to ogarnąć. Mam taki kalendarz herbaciany, nie wiem jak się go pokazuje, pokazuję Wam z każdej strony. Tutaj się go wyciąga z tego pudełeczka i on ma, tak widzicie, jest to tak złożone w ten sposób. Podejrzewam, że jak to się tak rozłoży, o. No to tutaj są okieneczka. O, proszę bardzo. Tak, na pewno, bo tu wyczuwam, że tutaj są okieneczka. Tu są okieneczka, no i tu się po prostu szuka, które okienko odpowiada za co. Szczerze mówiąc, ciężko mi to będzie samej robić, no bo też jakby fajnie byłoby zobaczyć, jaka to jest herbata, więc ktoś będzie musiał mi tutaj pomagać, jak zwykle w takich kalendarzach. No ale w każdym razie jest coś takiego. Na razie to odkładam, bo tak jak mówię, to będzie za chwilę. Natomiast słuchajcie, słuchajcie. Do tego kalendarza, jak sobie zamawiałam sobie taką herbatkę, bardzo mnie jakoś tak zaciekawiła. Jest to herbata Clipper się nazywa chyba, nie wiem czy to jest firma, no chyba tak, na Allegro jak zamawiałam ten kalendarz, takie bioherbatki i słuchajcie, to jest herbata z melisą i lawendą. I jakoś nie wiem, no tak mnie zaciekawiła, że stwierdziłam, że chcę koniecznie ją sobie spróbować. Chętnie bym sprawdziła, jak ona pachnie. Muszę też właśnie tu, dobra. Muszę ogarnąć, gdzie się to otwiera. Tu się to otwiera, dobra. A nie, może nie. No, już otworzyłam najbrzydziej, jak się da. Ach, no, dobra. Nieważne. No, jaka lawenda. Jejku. No, coś pięknego. Jezu, kochany. Superowo. Słuchajcie, takie święta. Taki zapach, Jezu, jaki piękny. Naprawdę, super. To sobie na pewno na wyjazd wezmę, bo bardzo ładny. Dobra. No i tak oczywiście tutaj, prawda, moi drodzy, jak przystało na vlogmas, na razie jest choineczka, która jest oczywiście, taka wiecie, z ceramiki. Ona jest, ja ją w zeszłym roku dostałam chyba. Wiecie, że ona jest z tego, jak to się nazywa, z... ona jest Nati Lajcika. Widzę, że ona tu jeszcze ma nieodklejone coś tutaj. Dobra, dzisiaj porządkuję tutaj rzeczy. Więc na razie, słuchajcie, wyciągnęłam sobie tą choineczkę z racji tego, że jeszcze oczywiście nie mam, wiecie, żadnych ozdób powyciąganych, żadnych, że choinki nie mam ubrane i tak dalej. No, to wszystko się będzie działo, będziecie ze mną oczywiście uczestniczyć w tym wszystkim, ale na razie choineczka jest, żeby już było tutaj tak, wiecie, tak świątecznie. No i jeszcze druga rzecz to, słuchajcie, byłam ostatnio w Pepco, robiąc różne tam zakupki. I kupiłam sobie, tylko właśnie muszę to teraz też odkleić, widzicie, że wszystko dziś porządkuję. Kupiłam sobie... To tak ma być?
A, tak ma być, dobra. Odkleiłam, a tu się teraz dziura zrobiła, ale to chyba tak ma być. Taki, słuchajcie, ładny świeczniczek na Tealighta. No po prostu tak mi się spodobał i uwielbiam takie rzeczy. No uwielbiam po prostu. No, więc taki sobie tutaj świeczniczek jest, świeczuszkę można zapalić, więc no elegancko mam tu już trochę, tak wiecie, tak trochę świątecznie. No i teraz słuchajcie, słuchajcie, co się tu będzie teraz działo. To będzie dopiero teraz numer. Mianowicie, pokażę Wam, jaki kalendarz dostałam od koleżanki, od Agi. Aga dostała ode mnie, a ja dostałam od niej. Proszę bardzo. Pierwsza część w takiej siateczce świątecznej. I tutaj mamy różne pakuneczki. Ja Wam pokażę, o co tu chodzi. A jeszcze Wam pokażę, dobra, od razu drugi, żebyście od razu zobaczyli drugą siateczkę. To jest druga siateczka. Tak, proszę bardzo. No i moi drodzy, w tych siateczkach są okieneczka. I trzeba, znaczy nie okieneczka, tylko pakuneczki, prezenciki. I trzeba będzie zgadnąć, który jest który. I teraz uwaga, uwaga. Zrobiłyśmy sobie to tak, że nakleiłyśmy sobie, nie wiem, czy Wy to zobaczycie, tutaj brailem napisane cyferki. Więc jest tutaj po prostu brailem napisana cyferka. Dzięki temu ja nie muszę się nikogo pytać, co to jest. Dzięki temu nie muszę się pytać, które to jest, a dzięki temu, że wysłałyśmy sobie mailem listę produktów, które są, w sensie listę rzeczy, które są w danym, na dany dzień, zrobiłyśmy to tak, że umówiłyśmy się po prostu, że żadna z nas nie będzie tego czytała naprzód, tylko po prostu każdego dnia sobie po jednym przeczytamy, no to to jest też tak, że nie będę musiała nikogo pytać o to, co dostałam. No i słuchajcie, i to jest tak, proszę bardzo, numer 3, to nie, trójeczka, trójeczka, teraz idziemy dalej, popatrzmy na to. Ja tu muszę szukać, słuchajcie, to jest dopiero, nie? To nie jest. O, 21. Och. Gdzie to będzie? A to w ogóle nie musi być wcale w tej siatce. O, litości, poczekajcie. Będzie szukania. O nie, 13. No, to sobie trochę poszukam. Ale dobra, może się na chwilę przeniosę do tamtej siatki. Bo może to jest na przykład w tamtej siatce. Bo tutaj jakoś tak coś mnie ciągnie. Zobaczmy to. Czy to jest w tej siatce? Czekajcie. Taka buteleczka na przykład. O! Chyba znalazłam. Czekajcie. Nadliczbowy. 1. Jest! Numer 1. Znalazłam. Numer 1, dobra, i słuchajcie, teraz tak, teraz sobie tutaj przeczytam, sięgnę sobie tutaj. To jest, słuchajcie, Facebook Skin Harmony, jest to mleczko tonizujące do twarzy, napisane jest na piękną mleczną skórkę księżniczki, nie żeby coś było z nią nie tak, ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Tak jest napisane w pierwszym okienku. Numer 1, tadam! I teraz otwieram. Wygląda to jak cukierek w ogóle. Patrzcie. Wygląda to jak cukierek. Tralalala. I to jest numer 1, czekajcie. To jest tak poklejone, że ja to muszę rozedrzeć. Nie ma wyjścia. Muszę tego cukierka rozpakować. O, jest! Brawo! Jest, musimy go tutaj zaprezentować, proszę bardzo. O, jakie ładne! O, jakie piękne! Jak to ślicznie pachnie! Słuchajcie, to jest... Jezu, jaki śliczny zapach! No, taki w sam raz dla księżniczki, naprawdę. Piękny jest taki... Coś owocowego. Troszkę słodkiego. No, przepiękny! No super, no to będzie co próbować, to ja już może wiem, co zabiorę na wyjazd, może ja wymienię te tuniki. Wiecie, co zrobię, wymienię z na tamtym. Dobra, słuchajcie, no to mamy to. Ja to oczywiście nagrywam wcześniej, Wy to oglądacie już pierwszego, to mnie już nie ma.
Ja to nagrywam, bo ja inaczej bym tego nie ogarnęła, więc ja to nagrywam wcześniej, także Wam od razu uczciwie mówię, że nagrywam to wcześniej, otwieram to dzisiaj, pomimo tego, że jeszcze nie zaczął, nie ma 1 grudnia, ale no inaczej bym tego nie ogarnęła, resztę będę uczciwie otwierać jak wrócę. Wrócę, to Wam się pokażę, kolejny vlogmas, pokażę Wam się. Myślę sobie, że albo w niedzielę późnym wieczorem, albo w poniedziałek, zobaczę jak to uda się, bo chciałabym tam też, gdzie będę nagrywać, wyjeżdżam, już Wam mogę dzisiaj powiedzieć, wyjeżdżam do Łodzi na taki trening terapeutyczny, pracy z ciałem, więc będzie się działo dużo, 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 mam nadzieję, ciekawych rzeczy i takich, wiecie, rozwijających, ale też trudnych, trudnych emocjonalnie, więc też nie wiem, jak mi tam będzie szło, wiecie, nagrywanie, nie wiem, jak tam to w ogóle będzie wyglądało, zwłaszcza, że całymi dniami będę tam siedzieć na tym treningu od 9 do 19, także no tak to będzie wyglądać. Natomiast bardzo chciałabym nagrywać Wam tam też jakieś tam przynajmniej urywki, chociażby z tego, bo zamawiam sobie dietę pudełkową, tak jak Wam mówiłam, więc chciałabym Wam, chyba Wam to już wspominałam w poprzednim vlogu, chciałabym Wam po prostu nagrywać, co tam mam każdego dnia do jedzenia, więc będę Wam to pokazywać i mam nadzieję, że mi się to uda. Dieta jest ze strony Tu Kokoszka Dziobała, gdyby ktoś chciał sobie zobaczyć, co ja tam zamówiłam, co ja tam ogarnęłam, więc dieta jest z tego, no i co, no i słuchajcie, więc to będzie tak, że tam będę po prostu, porobię tam jakieś nagrywki i to będzie wrzucone jak wrócę. Wracam w niedzielę wieczorem, więc albo jeszcze w niedzielę wieczorem otworzę za dwójkę i za trójkę. Myślę, że tak będzie, bardzo mi się będzie chciało zobaczyć, co tam jest w tej dwójce i trójce. Więc jest szansa, że jeszcze w niedzielę to otworzę, nagram i wyślę, ale jeżeli nie będę miała siły, no to w poniedziałek się pokaże ten vlogmas. Także przez na pewno w sobotę vlogmasa, prawie na pewno, no, vlogmasa nie będzie. Ale za to w niedzielę lub już w poniedziałek będą. Dajcie mi koniecznie znać, bardzo Was o to proszę, żebyście się tak uaktywnili i dajcie mi znać koniecznie i tak uczciwie do tego podeszli, czy będziecie oglądać te moje vlogmasy i czy chcecie je oglądać codziennie, czy chcecie je oglądać w jakiejś innej konfiguracji, typu, nie wiem, 3 razy dziennie, 5 razy dziennie, 3 razy tygodniowo, nie dziennie, litości. Kto by ze mną tyle wytrzymał? 5 razy w tygodniu, czy może 3 razy w tygodniu, czy może, nie wiem, jak tam byście woleli, czy chcielibyście być ze mną codziennie. Więc dajcie mi koniecznie znać, to jest ważne dla mnie, dlatego, że wiecie, no, nagrywanie takich vlogmasów jest bardzo przyjemne, no bo fajnie jest z Wami być, ja po prostu uwielbiam z Wami być, jak wiecie, wróciłam do Was z ogromną radością po tych kilku miesiącach, więc dla mnie to jest po prostu ogromna radość, natomiast jest to też dużo pracy, nie? Bo wiadomo, że trzeba nagrać, trzeba o tym myśleć, potem ktoś to gdzieś mi tam musi pomóc obrobić. Więc wiecie, to się da zrobić, to nie jest niemożliwe, mi to daje dużo przyjemności, ale jednocześnie chciałabym, żeby to było tak, że nie patrząc na mnie, nie patrzcie na mnie, bo ja sobie poradzę, nagrywając i nie nagrywając, tak? W sensie nagrywając często i nagrywając rzadziej. Chodzi mi o Was, czy będziecie to oglądać, bo jeżeli ja mam się napracować, a Wy będziecie, nie będziecie tego oglądać i wyświetlenia będą kiepskie, no to może rzeczywiście lepiej rzadziej. Ale jeżeli chcecie ze mną być każdego dnia i będziecie oglądać, to no po prostu się zdeklarujcie jakoś, no. To po prostu, to będę. Więc dajcie mi koniecznie znać, tylko ten początek na pewno będzie taki, że może się w sobotę nie pojawić vlogmas, no chyba, że Wam coś tam pokażę i jakieś króciutkie coś do Was pogadam, ale to będzie takie, no zobaczymy po prostu, zobaczymy co z tego wyjdzie, jak ja się będę czuła, bo ja wiem, że ja na takich treningach też odpływam strasznie, tak wiecie, emocjonalnie gdzieś tam, no bo jednak to jest dużo pracy, więc może tak być, że po prostu już nie będzie się to jakoś, nie będę miała siły, no, może tak być, ale jeśli będę miała siły, to oczywiście do Was przyjdę i zaglądnę. Dobra, to słuchajcie, to teraz tak, ja się na razie rozłączam, przyjdę Wam jeszcze otworzyć kalendarz herbatkowy, bo mam go tutaj, tylko czekam na to, aż mi ktoś powie, która to jest jedynka i co w niej jest za herbatka. No, dobra, słuchajcie, no to się widzimy za momencik, bo jeszcze mam Wam coś ciekawego do pokazania, także oglądajcie, oglądajcie. No i słuchajcie, przychodzę jeszcze z otwarciem kalendarza herbatkowego.
Jedyneczkę mam tutaj, proszę bardzo, drzwiczki się otworzyły, pyk. I jest tu herbatka, wyglądnęła taka, która jest, proszę Państwa, sweet chili. Sweet chili. Otworzę sobie tak kawałeczek, żeby powąchać, czy to jakoś pachnie. I co, nam powiem coś o tym, ale ja ją sobie wezmę na wyjazd. I może sobie ją tam gdzieś zrobię. O! Jest ostra, bo mi do nosa poszło coś tam. Natomiast zapachu jakiegoś szczególnego nie czuję. Więc jest herbata. I tutaj jak się to otworzy, to tutaj jest jeszcze po angielsku napis i przetłumaczony, znaczy w jedyneczce. Uśmiech jest najbardziej podstawową częścią pracy. Mogę Wam teraz to pokazać. Nie wiem, czy to jest w tą stronę, ale chyba tak. I to jest tutaj po angielsku napisane. Smiling, coś tam, nie będę się wyłączać, angielskiego nie umiem, nie będę gadać do Was, żeby się nie błaźnić. No, i to było tyle, proszę Państwa, więc tadam, kalendarz otwarty, jedyneczka otworzona, reszta będzie, jak wrócę, wtedy otworzę sobie dwa naraz kolejne. Dobra, zostawiamy to. Mamy do pudełka. Jest bardzo fajne pudełko. Bardzo mi się podoba, że jest tak zorganizowane. No, więc mam, słuchajcie, dwa produkty. Vlogmas numer 1 uważam za otwarty. Słuchajcie, przyszłam do Was tak jeszcze na koniec tego odcinka pokazać Wam sukienkę, którą zamówiłam sobie tak zupełnie, wiecie, na zasadzie sprawdzenia. Z marki Unseen. Sukienka jest... wiadomo, z wełny melino 100%. Ma bardzo podobny splot do sweterka, który mam, ten taki czerwony, który Wam się podoba. To jest kolor chyba jakiś taki malinowy. Jest to golf, bardzo przyjemny. Powiem Wam, nic mnie nie gryzie, totalnie nic. Natomiast, owszem, jest to taki sam splot, natomiast jest to grubsze. Grubsze niż ten sweterek, który mam. No... bardzo fajne. Tu ma taki ściągacz na rękawie, rękawie jest troszeczkę szerszy, jest golf, ona jest taka w miarę luźna, nie jest jakaś mega dopasowana, ale też nie jest szeroka. Moim zdaniem rozmiar na mnie idealny, ja przynajmniej tak to widzę, ja się bardzo dobrze w tym czuję. Nie jest taki, wiecie, bardzo jakiś taki mega obciskający, jest taki niedopasowany. Mam do tego czarne rajstopy zupełnie gładkie, ale oczywiście można założyć też wzorkowane, no bo ta sukienka w ogóle jest gładka, więc można do niej dużo. No i nie jest to jakiś, przepraszam Was za te dźwięki, no ale sąsiad pewnie jakiś remont robi. Nie jest to jakiś taki, taka długość, wiecie, bardzo, nie wiem, do kolana czy coś. Jest przed kolano, ale moim zdaniem, no jak dla mnie, no długość bardzo akceptowalna, w sensie super i no myślę, że fajnie. Dajcie znać, co myślicie o tej sukience i co myślicie o tym, jak ona na mnie leży. I czy byście ją zostawili? Czy byście ją oddali? Co w ogóle myślicie, jak w niej jest, w tym kolorze? I w ogóle był jeszcze granatowy, beżowy i kremowy. Ale uznałam, że beżowy, taki beżowo-kremowy, no to mam, taki bardziej beżowy mam, ten ta kaszmirowa. Granatowy to jakoś uznałam, że za ciemny, a ten taki fajny, żywy. Coś chyba w tym roku lubię się w takich kolorach. Malina, czerwień. No, więc chyba to jest, jeśli już, to będzie chyba ostatni taki zakup. No, dobra, no to się w takim razie trzymajcie i myślę, że na tym kończę tego vlogmasa. Widzimy się w kolejnym. Czekajcie na mnie i oczywiście dajcie znać w komentarzach, bo zadawałam Wam tam kilka pytań w filmie, więc mam nadzieję, że się wypowiecie. Trzymajcie się, pa, pa! Ludzie, patrzcie, ile śniegu w Krakowie, poczy moim bloku. No normalnie szok, tu są samochody, to nie będę pokazywać, ale... ale no jejku, jest pięknie, tyle tu jest śniegu, wow, super, no normalnie wiecie, pierwszy dzień vlogmasu i ekstra jest, ciekawe czy tak będzie 1 grudnia, bo ja nagrywam trochę wcześniej, zobaczymy, ale jest super, naprawdę, piękna pogoda.